Dzień dobry. Zaczynam od tego, że robię kemping. Might and Magic 6 oczywiście to jest. Tak, i teraz zobaczymy, co się stanie. Kiedy kliknę na to, ale zanim kliknę na to, to muszę rzucić pakiet czarów. Dobra, muszę się odezwać. Sorry, ja aczkolwiek strasznie lubię słuchać tego utworu. Dobra, jesteśmy gotowi. 478. I klik. Dzień dobry. Fajnie. O mój Boże, co tu się znajduje? O, wow! Przewspaniałe artefakty, ludzie. Podium, za chwilę to kliknę. O, wow! Tylko, że nikt... Zaraz, ktoś używa włóczni? Niestety nie. Kurczę. 6 do 15. Komuś niby dałem spear, nie, ale nie dawałem punktów awatarowi do spear. No, muzyka nie się skończy, bo jest zbyt fajna. Nie chcę, żeby jakaś walka była w ogóle. Co tak, gościu. Okej. Znowu włócznia. To jest słabiutkie. To jest, można będzie sprzedać chyba. O, jest kolejna różdżka. Coś specjalnie dla mnie. To jest mało miejsca zajmuje. I to jest coś dla awatara, ale za słabe. Natomiast jeszcze może sprawdźmy, może jest tu miejsce na jakąś zbroję, może? Nie, puste. Dobra. To teraz może zobaczmy, co to są... Nie, to podium. Klikam. Podium. Czy nie? A, The Book of Liczy i Destroy. Ta kartka to była książka liczy? To normalnie, no nie wiem, jak to skomentować. Skomentuję to wypiciem herbaty. A to sarkofagus. Zaraz, idę. Oczywiście jak dam jest, to jestem prawie pewien, że licze się pojawią w około. Także zrobimy zapis wpierw. Steal from the dead. Yes. No nie, nie pojawiły się. Ale być może stracimy reputację, czy coś w tym stylu. Ale to było warte chyba. Zaraz, zobaczmy. Fame i 916 Angelic. Buty. Tak, tracę reputację. I to za 200 aż. Co za różnica, bowiem, bo nie wiem, czy w przyszłości nie będę chciał totalnie zrujnować swojej reputacji tylko po to, żeby móc dać, nauczyć mistrzostwa w magii ciemności Karolinie. Może będzie useful, albo te buty. Very nice, no to myślę, że się opłacało, ale straciłem reputację o 600 honorable. Z drugiej strony, świetnie, bo z drugiej strony też trzeba będzie nauczyć mistrzostwa magii i światła temu, no, Michaelowi, a to z kolei do tego trzeba mieć właśnie 1000, tak jak miałem, tak? Wszystko?
No właśnie nie wszystko, bo widziałem przedmioty w innych miejscach. A, czyli to wyrzuca w tym miejscu. Czyli to miejsce ma jakąś funkcję. Świetnie. Ale ja i tak chcę wrócić. A, mam Lloyd's Beacon chyba ustawiony. Woda. Lloyd's Beacon. A nie ten, ale dobra. A, przy okazji, okej, czyli te się nie zmieniają. Na czerwony. Zmienia się tylko tamten ostatni. Ale patrzcie, zaraz coś wam pokażę. Zaraz coś wam pokażę, jeżeli dobrze pamiętam. Tu są przedmioty, co to było. Widzicie to na mapie? Czy ja tam byłem? Wygląda jakby mógł tam być. Właśnie to dziwne. O! Tu się kolor zmienił w tym miejscu. Tym się zmienił. Ej! Przestańcie. The way has been cleared? What the? I tu? Czemu tu? W rogu tego pomieszczenia akurat. Dobra. O, słaby jump z naszej strony. No i biali nie potrafią skakać. Jeszcze raz. Dobra. Chodzi o to, że trzeba kliknąć z innej strony tego sześcianu, może? Może o to chodzi. Natomiast jeszcze zanim będę eksperymentował, mi się wydało, czy się zaczęło spowalniać. Ale to nie ze względu na grę, tylko z tego, że coś w mój komputer nagle jakoś dużo myśli. Ops. Komputer. Teraz robisz defragmentację dysku, czy coś w tym stylu? To nie jest zbyt dobry pomysł, chłopie. Bo jak Fraps stworzy pliki, to na sekundę jest kilkadziesiąt megabajtów. Jak tam dojść niżej? Chyba wiem jak. Ale właśnie, kurczę, zejście. Aha, to są te napłyny. Idź, teraz z kolei z jakiegoś powodu brzęczenie jest. Nie wiem, czy to będzie na nagraniu. Co się dzieje normalnie? Chcę to normalnie, jak normalny człowiek, nagrywać normalnie Mighty Magic 6, a... Dobra. Ale to nie jest wszystko, ludzie. Bo... Z tamtej strony chyba też były... jakieś przedmioty. Dobra, nie wiem gdzie idę, ale gdzieś... To było chyba odkryte. Ojej, dobra, sorry ludzie. Tu? A tu nie ma nic. Kurczę, trochę ten monitor jest... Nie no, jest dosyć matowy, ale... Nie wiem, gdzie jestem. Zacząłem myśleć o tym, że kurczę, mi słońce trochę tutaj świeci na... w to pokoju i... O! I prawie bym wpadł w to. Bo nic nie widzę! Nie zupełnie, widzę dużo, ale... swoją głową głównie zasłaniam słońce. To nie jest najlepszy pomysł. Gdzie ja miałem iść? Tak naprawdę miałem wyjść w ogóle... Kurde, na minus, to będzie lepiej. Miałem wyjść, czyli idę... Zaraz. Tędy. Nie. Tu nie ma wyjścia? Coś mi się pomyliło.
Dobra. What the hell? Co mi się z mózgiem dzieje w ogóle? Dobra. Czyli jednak tędy. Byłem prawie na 100% pewien, że było przejście z tamtego dużego pomieszczenia do tego innego dużego pomieszczenia z kolumnami. Byłem 100% pewien. Ale jednak nie, no dobra. Dobra, szukam... tędy? Nie, tutaj będzie puste pomieszczenie, jeśli się nie mylę. Kurde, zgubiłem się w tym miejscu. No, tutaj, okej. Oj, ludzie, niestety to nie jest zbyt fascynujące w tym momencie. Powiedziałbym nawet, że to jest antyfascynujące. W końcu. Ale ja cały czas... cały czas chciałem coś wam pokazać. A żeby tam dojść... Kurde, jak się tam dochodzi w ogóle? Trzeba... w ogóle to rzucę sobie tutaj Lois Beacon. Dla świętego spokoju. Ej, ludzie, zgubiłem trasę do pewnego miejsca. A, chyba wiem. To z boku przecież trzeba tam przejść. Ale tylko z boku? Dobra, nieważne. Oszczędzę wam tego i kliknę w inny bok sześcianu. Czy to w ogóle ma sens? Chyba nie. Nie. Na pewno nie quit game. Dobra, ostatnia szansa dla tego sześcianu. Kliknę go z tej strony. I... i nic, dobra. Czyli myślę, że to jest całkowity koniec. Oprócz tego jednego miejsca. Zaraz się okaże, że ja tam byłem w tym miejscu. Miejscu, o którym myślę, że nie byłem. Że okaże się też, że tam byłem. No ale dobra. Przynajmniej wiem, jak tam trafić. Czyli co, to ma być koniec tej lokacji? Tak w sumie przez pierwsze 3 minuty i potem kolejne 10 minut chodzenie w kółko jeszcze. Sorry, no ale... tak wyszło. Trolololololol. Nie, dobra. Czyli tędy się idzie. Dokładnie. A mogę zrobić jump, chyba żeby nie zaskoczył tutaj. A nie, to ja tu byłem. Znaczy, orzesz mordę, poważnie? Ty dupo. Przepraszam. Dobra, sorry. Idziemy stąd, już, teraz, natychmiast, od razu. Byłem też... słabo. Słabo dzisiaj. Szybko, Lois Beacon przyspieszy wszystko. Tylko który... A ten nawet czemu nie od razu tutaj. Przynajmniej tyle mogłem zrobić dla was, oszczędzić. Nie będziemy donować na... świątynię Ba, na pewno nie. Fuh. To było słabe z mojej strony. Dobra, ostatnie... Czyli tak, zakończona lokacja jest i wykonane zadanie, tylko teraz nie pamiętam dla kogo to było... A wiem dla kogo, przypomnę sobie. Plus... plus... tutaj jest gdzieś... durne harpie. Tutaj gdzieś jest...
miejsce na statuetkę. Nie pamiętam gdzie. Tutaj nie, to nie wiem czy to będzie zaznaczone na mapie. Na przykład tu jest jakieś ewentualne coś. A może tu? Nie wiem. Sprawdźmy więc może od... Niech będzie, że tutaj podlecę. Niestety to się wiąże z tym, że harpie będą. Nie wiem, czy lepiej z nimi walczyć, czy... Czy je olać? A oleję w sumie. Są szkielety. I na pewno tu będą gdzieś harpie z tym. No, za chwilę to poczuję. Albo nie. Nie wiem co tu jest. Coś jest pode mną. Pewnie ma... O, kurde, tu dużo duchów. Wydaje mi się, że jednak... cokolwiek to jest... To chyba jednak nie będzie to... To będzie kapliczka. Nie, kapliczka jest w innym miejscu. Gdzie ja lecę? Sorry. A, to jest obelisk, okej. Tam są harpie z kolei. Jeżeli nie tu... Skąd mnie atakuje jakiś gościu? Jeżeli nie tu... Tak jak obstałem, wydaje mi się, że tego może nie być widać na mapie. Sprawdźmy tutaj. Czy jest wśród was niebieski? Nie. No to w porządeczku. Nie ma problemu. Ale tam będzie harpia niebieska, bo w którymś... W którejś z przerw między odcinkami. Albo nie. Może się przetasowały na inny zestaw. Poważnie? Jest, tutaj jest. Czyli dobrze. Okej, przynajmniej malutki sukces. Może ten malutki... A jest niebieski. Niebieska. Kurczę, to na nich nie działa? Implozja. Teraz fireball ma być i to dosyć potężne. Nice. No idźcie. I teraz tak. Możemy też tą skrzynkę sprawdzić, czemu nie. Zaskakująco dobre rzeczy, jak na takie... Nie wiem, czy w ogóle będzie miejsce na coś takiego. Skąd tu takie dobre rzeczy? I chyba zrobię sprzedawanie pomiędzy odcinkami. Oszczędzę wam. Właśnie ze względu na mój fail w tym odcinku. Tylko teraz pytanie. Gdzie... jakie... co... Nie wiem, czy to ma znaczenie. Ale zapiszę. O, automatycznie dobiera, tak? Czyli poszło co poszło? Wilk poszedł. Spoko. Druga sprawa. Zakończmy to zadanie. No, a w sumie dzisiaj mogę nagrać dłuższy odcinek, akurat bo jest sobota. Sobota. Nie śpieszy mi się, więc zrobię 30-minutowy. Przydałoby mi się też więcej tych ziół. Uwaga. Właśnie nawet czerwonych też. Czerwone też mogą być. Ale głównie chodzi mi o niebieskie. Te duchy się zbliżają blisko miasta. Szkielety też. Obrońcy miasta. Strażnicy miejscy. Brzmi średnio. Okej.
Jeszcze jeden. Jeden malutki szkielecik się zabłądził. Zostawię go przy życiu. Przy śmierci. Whatever. Szukamy domku. Domku na górze. Na przykład takiego domku. O, jest, to będziesz ty, gościu. Yes! 5000 złota. Nie spodziewałem się, znaczy niesamowite, nie spodziewałem się, że będzie się w stanie to zrobić. Teraz, kiedy książka Ichi jest zniszczona, świątynia tu w Enrow będzie, a nie, świątynia, nie świątynia, gildia nekromantów będzie, odejdzie, będzie odchodzić powoli. To wszystko dzięki wam. Weźcie te 5000 złotych i trochę doświadczenia. Dzięki, Terry Ross, mistrzu czarów. Czy ty w ogóle coś uczysz? O, i odszedł, spieprzył w ogóle stąd. Dobra. No to, poziomowanie, tylko... A nie, sorry, dobra, teraz najbardziej fascynujący element całego odcinka. Jej. A co? Ano... aha, jeszcze zanim to naprawianie chciałem zrobić. A jest prawie 9. To idziemy spać. Dzień dobry. Ale nie do tego domu. Tylko do kaczmy. Gdzie jest kaczma? Tu jest. Bon appétit. I teraz tak, pierwsze co trzeba zrobić, jasny gwint, to będzie tyle roboty z tym wszystkim. Ja nie chcę tego robić na tym mieście, powiem wam, bo ja tutaj nie wiem gdzie co jest. To jest najgorsze miasto, jeżeli chodzi o... o ten... o zakupy i wszystko, bo nie, tu nie ma szyldów. To jest przerąbane. Także ludzie... popatrzmy na nasze zadania, ewentualnie jeszcze. Spadamy stąd w jakiekolwiek inne miejsce. Bo tutaj już nic nie mam zupełnie do roboty, jeśli się nie mylę. Nie, myślę, że nie. O, ewentualnie możemy znajdować jakieś błędy graficzne. Okej. Lepiej nie. Master... aha, no właśnie, 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 jeszcze dobrze sobie przypomniałem. Jakieś mistrzostwo tutaj ma być. Master Chain. O! O! No to mamy tak, bo tutaj jest mistrz od... kolczów. A żeby nauczyć mi tego dziada mistrzostwa, trzeba dać mu kilka punktów do umiejętności. Wystarczyłby jeden poziom. Tylko teraz pytanie, czy jest tutaj szkoła? Bo po prostu... przez to, że jest tak strasznie nieoznaczone wszystko, no to nie wiem. Smoke and mirrors to nie... to są chyba... co prawda ja mam takie podejście, że a widzowie, co mi tam... będą oglądać pół godziny chodzenia za sklepem, ale nie, właśnie nie, aż tak to nie. Nie chciałbym tego. To jest jakiś domiesz... tu jest zbrojownia. W życiu bym tego nie znalazł. Expert merchant. A, dobra, chyba niestety muszę stąd uciekać, bo tutaj nie ma... jestem prawie przekonany, że tutaj nie ma szkoły. Aczkolwiek to jest dziwne, powinna być. Whatever. Teraz... nie, to jest słabo. Słabo. O, nawet jakbym chciał uciekać, to... sorry, come back another day. Ale mogę piechotą, bo...
Na północ jest Free Heaven. I tak tu wrócę. Zrobię to błyskawicznie. Zrobimy w ogóle błyskawiczną akcję. Zrobimy fly. O matko, ten odcinek jest naprawdę straszny. Trochę mi głupio. Chyba jednak zrobię jeszcze całe porządkowanie ekwipunku między. Na pewno tak zrobię. Ale zrobimy tak. Zrobię sprzedawanko. Trening. Albo raczej odwrotnie. Trening, sprzedawanko. I wszystkie przedmioty, które będą nowe dla nas, znaczy znajdą miejsce w ekwipunku naszych bohaterów. To je zaprezentuję w przyszłej części. Zanim się jeszcze sprawdzić, czy każdy ma merchant na takim na podstawowym poziomie? Nie! Czemu? Powinienem to zrobić, to przegapiłem. To jest najprostsza sztuczka, że tak powiem, przynajmniej żeby obniżyć odrobinę te ceny wszystkiego. Przekonałem, że merchant nauczyłem każdego. Nie, no to słabo z mojej strony. Może to zrobię. Okej. Okazuje się, że jestem za dobry na to miejsce. Cholera. To nie jest nieograniczona szkoła. Chyba w Castle Ironfist? O Boże. Okay, przynajmniej będę mógł wpakować tutaj gościowi. Sorry, to naprawdę dużo tutaj. Jestem zmieszany. Dobra, nieważne. Ostatnie 2 minuty. Także co by tu można było zrobić? Spirit Magic Must. Plate Magic. Jemu chyba będę już tutaj tylko pakował do mieczy. Niech już będzie takim naprawdę zarąbistym wojownikiem. Jemu. A, on też będzie Chain Master, dobra. Jemu do łuku. Już znałem. A ona jest. Mało, to znaczy tylko jeden poziom. Okej. Dobra, ludzie, muszę zrobić przerwę, bo tak. Nie chcę wam zabierać czasu czymś takim jak naprawianie zbroi plus sprzedawanie tych wszystkich przedmiotów. Popatrzcie na to. I porządkowanie tego. To byłoby przesadzenie z mojej strony. Także widzimy się w następnym odcinku. Będzie większy porządek. Znaczy, będzie porządek, o. Plus. Co w ogóle mamy w planach? Po pierwsze, trzeba znaleźć odpowiednią siłownię. Bo jest tak przypakowanie, że na tej siłowni już sprzęt jest za lekki. No. Plus, ewentualnie, zanim przejdę do następnej lokacji, czy ty jesteś meditation, ewentualnie można by, jeżeli przez te wszystkie poziomowanie uda się zrobić mu medytację na poziomie 10, to będzie można też mu dać, spróbować nauczyć go mistrzostwa medytacji. Co nie jest jakieś aż takie dobre, ale po prostu, żeby miał, jak już można, no to okej. A potem, jak to wszystko się uda zrobić, to jesteśmy gotowi na odkrywanie nowych lądów. Także ja jestem podekscytowany trochę nawet. Tak,
trochę, na tyle, o ile można być zdrowo podekscytowanym takimi rzeczami. Na razie!